Cześć, witam w naszym cotygodniowym cyklu dla rodziców Czas na nastolatki. W każdy poniedziałek o 10.15 rozmawiamy o nastolatkach, ich zdrowiu, problemach i zainteresowaniach. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o depresji nastolatka. Zapraszam serdecznie. Wyobraź sobie nastolatka w depresji. Co widzisz? Nastolatka ubranego na czarno, z grzywką zasłaniającą czoło i oczy. Wchodzisz do jego pokoju i co widzisz? Zasłonięte rolety, niezasłane łóżko, porozwalane ubrania. Nastolatek tak nie wygląda w depresji. Bardzo często nastolatek to również dziewczynka albo chłopak, który ma najlepszą średnią w klasie, który bierze udział w kołach zainteresowań, który interesuje się różnymi rzeczami, natomiast wraca do domu i przepakuje całą noc w poduszkę. Nie może znieść tego, kim się stał. Nie może zrozumieć, co się z nim albo z nią dzieje. Szacuje się, że około 264 milionów ludzi na świecie cierpi na depresję. W samej Polsce jest to około 2 milionów ludzi, z czego większości to kobiety. A jak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o nastolatki? Mówi się, że około 20% nastolatków cierpi na depresję. To oznacza, że na 30-osobową klasę aż 5 uczniów może cierpieć na depresję bądź mieć obniżony nastrój. To bardzo dużo. No dobrze, ale zastanówmy się, dlaczego tak trudno zauważyć depresję. Przyczyna jest bardzo prosta. Okres nastoletni charakteryzuje się często zmianą nastroju. Młodzi ludzie mają fochy, są rozdrażnieni, zamykają się w pokoju, zasłaniają rolety, nie chcą wychodzić, są przygnębieni. Brzmi znajomo? To wszystko wygląda jak depresja, ale ją nie jest. Zatem czym różni się to od depresji? Taki stan musiałby trwać około 2 tygodni i więcej, non-stop, każdego dnia. Wówczas ta sytuacja powinna nas martwić. Ciężko jest dla rodzica, który nie zna typowych objawów, odróżnić depresję od typowych młodzieńczych zachowań w wieku dorastania. No dobrze, ale zastanówmy się w takim razie, skąd bierze się depresja. Bardzo wielu rodziców obwinia siebie o to, że może zrobili coś nie tak. To może przez tego chłopaka, pewnie przez rozwód rodziców. Ale często to właśnie nie to jest przyczyną. Są takie 3 podstawowe przyczyny, o których mówią naukowcy. Spójrzmy sobie na slajd. Pierwszą z nich to są geny. Depresja jest w pewien sposób dziedziczna. To znaczy, że mamy pewną podatność na zachorowanie na depresję. Inną przyczyną mogą być czynniki środowiskowe albo czynniki po prostu psychiczne. Więc wcale nie musi to oznaczać, że gdzieś popełniliśmy błąd. No dobrze, ale skoro wiem już, ile osób choruje, wiem również, czym się różni od typowej młodzieńczego zachowania, no to jak rozpoznać depresję? Ponownie chciałabym zachęcić Ciebie, żebyś spojrzał na rysunek. Tam są 3 podstawowe objawy dotyczące depresji. Pierwszy to spadek nastroju. I to nie spadek nastroju charakterystyczny dla okresu dojrzewania, bo oczywiście to jest bardzo normalne, natomiast obniżenie nastroju, które trwa 2 tygodnie, 3, 4, powinien nas martwić. Drugą główną przyczyną to brak odczuwania przyjemności, tak zwana anhedonia. To znaczy, że nie da się poprawić sobie nastroju, jedząc kawałek czekolady, tak jak normalnie robimy to, kiedy nam jest smutno. Smutek to nie depresja. Nie podziała również rozmowa z przyjacielem, nie podziała również posłuchanie świetnej muzyki czy obejrzenie dobrego filmu. I trzecią rzeczą to obniżenie napędu. Napęd to taka siła życiowa, która pozwala nam codziennie wstać z łóżka i iść do szkoły czy iść do pracy. Ale tych objawów jest dużo więcej. To były takie 3 podstawowe. Ale ja chciałabym zwrócić uwagę na troszeczkę jeszcze inne objawy, które również są charakterystyczne dla depresji, a wielu ludzi nie wie, że to właśnie jest objaw depresji. Powiedzieliśmy sobie o obniżonym samopoczuciu oraz o przygnębieniu przez większość czasu. Ale osoba, która cierpi na depresję, szczególnie młoda osoba, bardzo często jest rozdrażniona i ma w sobie dużo złości.
Zmienia się jej rytm snu. O rytmie snu bardzo często mówię w swoich webinarach i na warsztatach, ponieważ jest to bardzo, bardzo charakterystyczne. Jeśli nastolatek nie przesypia nocy, budzi się rozdrażniony, a nie ma siły i energii do życia. Również znaczne spowolnienie działania. Mówi się, że dla nastolatka, który cierpi na depresję, samo umycie zębów to jak wejście na Mount Everest. Ja uczę kilkoro dzieci, które cierpią na depresję i wierzcie mi, że naprawdę to jest widoczne często gołym okiem. Unikają wzroku, mówią innym głosem, są wycofane z życia społecznego. Trzeba naprawdę dużo zachęcać i dużo ciepła im dawać, żeby mogły się otworzyć i brać udział w ogóle w zajęciach. Rodzice, z którymi rozmawiałam, dzieci, które cierpią na depresję, bardzo często mówią, że one nie chcą się myć. Po prostu nie mają siły. Nie mają siły wstać z łóżka. I teraz dla nas, zdrowego człowieka, jest to naprawdę niewyobrażalne. No przecież co to takiego? To po prostu idziesz i myjesz zęby. Natomiast dzieciaki, które cierpią na depresję, bardzo często mówią, że leżą w łóżku i wiedzą, że mają tyle rzeczy zaplanowanych, ale to wszystko ich przerasta. I nie mogą po prostu wstać. Również zmiana apetytu. I to może być w dwie strony. Może być to zajadanie i kompulsywne objadanie z jednej strony, a z drugiej strony może być to niejedzenie i wycofanie się w ogóle z jedzenia razem z rodziną, unikanie kuchni, unikanie różnego typu potraw, co oczywiście może doprowadzić w konsekwencji do anoreksji. Więc bycie bacznym obserwatorem w tym przypadku nas, rodziców, jest naprawdę bardzo ważne. W szkole bardzo często nauczyciele zauważają, że jest to brak skupienia i koncentracji. No jak możesz się skupić, jeśli nie widzisz sensu życia? Jak możesz skupić się na teście z matematyki, jeśli ciebie nic nie cieszy? Również bardzo często młodzież mówi, że ma objawy fizyczne, tak zwane bóle somatyczne. To mogą być bóle głowy, bóle brzucha. Czasami myślimy sobie, no nie chcę iść do szkoły, pewnie ma test z matematyki albo z fizyki, a bardzo często może się okazać, że ten problem leży troszeczkę głębiej. I twoje dziecko może na przykład faktycznie skarżyć się na ból głowy czy ból brzucha i to nie jest tylko taka wymówka jak kiedyś, prawda? Paluszek i główka to szkolna wymówka. Tylko faktycznie nie wie, co się z nim dzieje, widzi, że jest coś nie tak i trzeba znaleźć na to rozwiązanie. Takim skrajnym objawem oczywiście to są samookaleczenia i myśli samobójcze. Więc tych objawów, jak widzicie, jest dużo, dużo więcej. No ale czym różni się depresja dorosłego od depresji nastolatka? Jeśli macie jakichś ludzi, którzy cierpią w swoim otoczeniu na depresję, na pewno widzieliście, że są bardzo smutni, przygnębieni i wycofani. Ale jak wspomniałam wcześniej, warto zapamiętać, że nastolatek cierpi troszeczkę inaczej. I wcale nie musi być smutny i przygnębiony, a bardzo często jest rozdrażniony, poirytowany, sfrustrowany, ma w sobie dużo złości. I my możemy myśleć, że jest to objaw okresu dorastania, a może być to objaw oczywiście depresji. Pamiętajmy, że depresja ma różne oblicza i nie ma jednego wzorca na to, kto jak wygląda podczas depresji, albo jak się zachowuje i co myśli. A czy depresja rozwinęła się bardziej czy mniej, jak myślicie, w okresie pandemii? Zdecydowanie na pewno pandemia wpływa negatywnie na młodych ludzi, a co powoduje, że depresja oczywiście pogłębia się wśród nastolatków. Przede wszystkim mamy brak granic dom-szkoła. Szkoła jest w domu, dom jest w szkole. Wszystko się zaciera. Kiedyś uczeń mógł sobie pójść do szkoły, a spotkać się z rówieśnikami, z kimś szedł do szkoły, z kimś rozmawiał na przerwie. Coś się działo w jego życiu. Nawet jeśli przedmiot był nudny, a szkoła go nie interesuje, to zawsze była ta grupa społeczna, która dodawała mu energii, miał sens wstania i pójścia do szkoły. Wielu nastolatków obecnie przecież mówi, że tęskni nie za szkołą, ale tęskni za rówieśnikami. Innym problemem związanym właśnie z pandemią jest to, że jest brak jasnej perspektywy końca. Ja o tym ostatnio mówiłam w ostatnim odcinku, że wielu nastolatków nie widzi sensu dalszej egzystencji swojej. No bo po co się uczyć, jak nie wiadomo, czy pójdę na studia? Po co się uczyć, jeśli nie wiadomo, kiedy będą i czy będą egzaminy?
Długie godziny przed komputerem, zamknięcie w małym pokoiku, z dala od rówieśników i z dala od przyjaciół, również negatywnie wpływa na psychikę młodych ludzi. Jeszcze jedna rzecz taka, która jest bardzo istotna, to to, że jest brak miejsca ucieczki. Wiecie, nawet jak się bardzo kocha swoją rodzinę, to w którymś momencie po prostu chciałbyś być sam. A często jest to niemożliwe z powodu obostrzeń, z powodu ograniczeń i sytuacji w okresie pandemii. Dzieciaki często podkreślają, że boją się obciążać dodatkowo swoich rodziców, którzy i tak są obciążeni obecną sytuacją. Nie chcą ich martwić. Nie mówią wam o tym nie dlatego, że często nie mają zaufania, tylko po prostu nie chcą was smucić jeszcze bardziej. No dobrze, to w takim razie, co możemy my jako rodzice robić? Przede wszystkim trzymać rękę na pulsie, obserwować. Patrzeć, czy po prostu dzisiaj nie spał i wstał zirytowany, czy po prostu ta sytuacja trwa już 2, 3, 4 tygodnie. Wtedy powinno nas zacząć to martwić. Nie można zabagatelizować żadnego zachowania. Każda odmienność w zachowaniu swojego nastolatka powinna ciebie zaniepokoić. Postarajmy się również dostrzec dziecko jego problemy. To znaczy, przestańmy martwić się tylko o szkołę. Szkoła jest jaka jest, nie mamy na to wpływu w chwili obecnej. Natomiast mamy wpływ na to, jak nasze dziecko się czuje, co myśli. Szczera rozmowa rano, wieczorem, w weekendy wychodzenie na wspólne spacery spowoduje, że faktycznie ten nastolatek poczuje się zainteresowany, a oni tego potrzebują. Oczywiście w razie długotrwałych zmian w zachowaniu twojego nastolatka należy się udać do psychiatry czy psychologa. Często rodzice wstydzą się tego, że ich dziecko zachorowało na depresję. Myślą, czemu to moje dziecko, a nie jakieś inne? Wstydzą się tego, że muszą skierować się do lekarza pierwszego kontaktu i powiedzieć o tym. Wstydzą się przyznać swoim przyjaciołom i rodzinie. A czy tak samo byśmy zrobili, gdyby nasze dziecko miało złamaną nogę, miało nogę w gipsie? Co wtedy byśmy zrobili? Poszlibyśmy do ortopedy czy chirurga, do lekarza, który jest specjalistą. W przypadku depresji też należałoby udać się do lekarza, który wie, jak można naszemu dziecku pomóc. I to wcale nie oznacza, że od razu dostanie leki, które tak bardzo boją się rodzice, że pogorszy się ich wówczas stan. Czasami kilka wizyt u psychologa może bardzo pozytywnie wpłynąć na zachowanie nastolatka. No dobrze, co jeszcze moglibyśmy? Przede wszystkim musimy wiedzieć, co możemy mówić, a czego nie możemy mówić. Słowa, które często rodzice nie wiedzą, że ich nastolatek cierpi na depresję, to ogarnij się, przesadzasz. No jaki problem, żeby wstać się umyć? Czy nie mógłbyś posprzątać w tym pokoju? Inni mają gorzej. Albo nie przejmuj się, jutro będzie lepiej. Często mówią, że to jest przestalenistwo i żeby dać sobie spokój. No ale skoro tego nie powinniśmy mówić, to co powinniśmy mówić? Przede wszystkim jestem z tobą. Jak mogę ci pomóc? Nie zostawię ciebie. Nie poddawaj się. Idź do specjalisty. A jak rozmawiać o depresji? Musimy się nauczyć zadawać odpowiednie pytania. Przede wszystkim zauważyłem ostatnio, że jakby gorzej radzisz sobie w szkole. Co o tym myślisz? Zobaczcie, że nasz nastolatek wówczas nie jest atakowany. Mówimy o swoich uczuciach, że nas to martwi. Albo mam wrażenie, że jesteś ostatnio jakiś podenerwowany i sfrustrowany. Mam rację? Nastolatek zauważy wówczas, że ktoś się o niego martwi. Że ktoś widzi, że jest mu smutno, ciężko i nie chce mu się żyć. Zauważyłem, że ostatnio często jesteś smutny. To prawda? Albo ostatnio dużo czasu spędzasz sam. Zastanawiam się, czy może cię coś gryzie. Zobaczcie, że te pytania wszystkie mówią o naszych odczuciach. O tym, że faktycznie nam zależy na poprawie nastroju nastolatka i że nas to martwi. Ale czy można by było jakoś zaradzić już dużo wcześniej, nim nastolatek zachoruje na depresję, albo co mogłoby jeszcze pomóc w leczeniu depresji? Są takie trzy koła ratunkowe. Pierwsze to sen. O śnie mówiłam bardzo dużo o tym, oczywiście, że podczas snu regeneruje nas się umysł i ciało, ale również produkowany jest hormon szczęścia, serotonina. Dzięki temu, że nasz nastolatek ma odpowiednią ilość snu,
wstaje w lepszym humorze. Oczywiście nie mamy na to wpływu, natomiast możemy rozmawiać o tym, że sen jest bardzo istotny. Drugą rzeczą jest odpowiednie jedzenie. Czy wiesz, że aż 1/4 rodzin nie je wspólnie posiłków, a przecież wspólne jedzenie, zdrowego jedzenia powoduje, że mamy lepsze relacje, że możemy zobaczyć, jakie ma nasz nastolatek nawyki jedzeniowe. Niezdrowe jedzenie, tak zwane śmieciowe jedzenie, wpływa negatywnie na psychikę również nastolatka. I trzecim kołem ratunkowym to aktywność fizyczna. Od zawsze mówiono, że sport to zdrowie, ale w przypadku nastolatków jest to naprawdę bardzo istotne. Ale pamiętajmy, że najpierw należałoby dać jakiś przykład. Czyli sami powinniśmy jeździć na rowerze, być aktywni, a nie tylko mówić, wstałbyś, poćwiczyłbyś, czy pouprawiał jakiś sport. Pamiętajmy, że depresja to uleczalna choroba, która nieleczona prowadzi do śmierci. Ale jak co tydzień polecam Wam jakąś książkę, ponieważ mamy dzisiaj temat o depresji, to książka również będzie poświęcona temu zagadnieniu, a mianowicie depresja nastolatka, jak rozpoznać i zrozumieć i pokonać. W tej książce na pewno dowiecie się dużo więcej, jeśli chcecie zgłębić oczywiście ten temat, jak często dotyka nastolatki, jak rozpoznać, jak odróżnić, no i przede wszystkim jak wpływa na myślenie i zachowanie nastolatka. Bardzo serdecznie oczywiście polecam. Zachęcam Was również, że jeśli podobał Wam się nasz odcinek, to możecie subskrybować, polubić, poszerować nasze filmiki i zapraszam już za tydzień o 10:15.